Siema, to jest 277 odcinek i leci po prostu jak wybudować i też mamy jakąś swoją nowinę. Nowinę powiedziawszy. Ładnie jest nowina. Udało mi się skonfigurować swój serwer. Czyli po prostu mam już jakby skonfigurowany serwer i z kolegami mogę sobie grać już. Tylko mi jakby zostało tą stronę patrzeć, kupienie domeny na typowo ten serwer, bo nie będzie mieć przez te IP takie te publiczne, tylko po prostu kupię domenę, po prostu tam 15 zł za chyba rok już, a później ile? 60 zł na rok. Dla mnie to tak, to są śmieszne pieniądze w związku z tego, że powiedzmy na rok to powiedzmy, jak ja dostaję na miesiąc, powiedzmy sobie, nie wiem, 70-60, to jest dużo. Ja jeszcze taką domenę sobie mogę załatwić i tyle. I będę o tym myślał typowo, bo jeśli by się udało, no to tam tylko pewnie jeszcze przed tym wszystkim muszę kupić kabel kategorii 6 kabel internet kategorii 6 jest za jakie. O, pewno nie tylko się badałem. Na tym odcinku już będzie. Kategorii 6, bo tam nie, czy z piątka, czy tam na 100 metrach jest tylko 100 maksymalna przepustowość internetu, 100 MB na sekundę. Powiedzmy na 200 tych, na 2, to powinno być na 30, bo u mnie jest, miałem 5 na 3, 30 internet, no to zmienić to, żeby serwer się nie mógł włączyć lub coś w tym stylu i no, i później ulepszenie komputera w tego taki na taki serwer, że powiedzmy już wykupić domenę i będzie może grać na Suvaldów, tylko wtedy dodać plugin na kuboidy. Na coś jeszcze innego niż kuboidy, ale na początek na kuboidy ustawić i tak dalej, wszystko skonfigurować na kuboidy i wtedy można byłoby udostępnić po prostu ten serwer, ale to jest na późniejszy czas, bo na razie to troszeczkę jest do roboty. Tak, o, bo muszę pewnie zmienić w tym starym komputerze z dysku HDD na SSD. Jakiś, nie wiem, 1,5 TB, tam maksymalnie pół, jak nie 250, bo szczerze system będzie tam, zaraz zainstaluję go, później po prostu serwerem ci chodził, na pewno ramy w dołożeniu, czyli pewnie jakoś, iż to jest na DDR3, to pewnie ułożenie kompa na DDR4 jako serwera, albo wybierać na takim już rzecz, że uzbierać na płytę serwerową, to teraz będzie na Intela typowo płytę serwerową i mieć jakby na płycie serwerowej to wszystko. Na płycie serwerowej i to tam to skonfigurowanie na takiej płycie, tam kupienie RAM, no trochę RAM bym musiał kupić, tak, żeby mieć 128 GB najlepiej, no to jest to duże ulepszenie, bo to jakąś stronę nie będzie kosztowało 10 zł, tylko to magicznie, płyta serwerowa około chyba 3000 kosztuje, jak mniej więcej, więc będzie, myślę, jakby przejść na taki sposób, że by jak ten komputer ulepszę, źle postawiłem, ulepszyć komputer mój jako tako i powiedzmy tamten komputer, nie, dobrze postawiłem się, że źle, ten mój komputer ulepszyć i tutaj przenieść specyfikację na DDR4, bo wtedy powiedzmy mógłbym sobie walnąć ile? 64 giga albo nawet 32, zależy już ode mnie, jakbym wybrał. Przepokazać, powiedzmy, jakbym miał 32 giga, to bym przekazał jakieś na serwer, jak 30, to tak przekazać 28, 20, nie,
26 giga ramu, ramu na serwer. No to 26 giga ramu na serwer to jest dużo. W stosunku do tego, że ile teraz zużywa? Ile ten serwer już zużywa? 1800, 1800, 1900. Jest jakby 6 giga ramu przepisane na DDR3. Tylko widzicie 5 ileś, ale 6 jest przepisane. Więc no, jakoś, że to działa, no to spoko. Po prostu jakby działa, wszystko fajnie. Jak zająłem się serwerem, to zapomniałem o tym, że będę odcinki nagrywać, więc teraz odcinki nagrywam. Dopóki mogę, jakby. A później pewnie będę musiał uruchomić serwer, czyli laptopa. Ten laptopa. Komputer stacjonarny, bo ja mam stacjonarny komputer. Nie mam. Uruchomić, jeśli będę chciał i żeby kolega grał już sobie na kurna serwerze. I to później jeszcze to później, też by było wszystko. Później bym jeszcze zaczął konfigurować inaczej serwer, bo to wszystko. No a się działa, fajnie, że działa jeszcze jako tako. Chcę jeszcze go jakby ulepszyć w przeszłości na coś lepszego, ale na razie nie no, sobie robię tylko bardziej jako specyfikację komponentów tego komputera to do ulepszenia na luzie, jest potrzeba. I zainwestowanie w dysk SSD, bo jakby HDD na jakimś jeszcze czasie może działać, tylko nie wiem jak na długo i nie wiem kiedy może się popsuć szczerze taki HDD. A jeszcze nie robiłem kopii po prostu na pendrive tego serwera jakoś, iż że nie robiłem po prostu, no to u mnie będzie czas na to zrobienie. Zrobienie tego, żeby po prostu działało, dał ten serwer, nie robić jakichś sobie problemów w tym, że nie będzie coś mi działało. Bo później będę tam musiał się łamiwko myśleć jakoś inaczej, żeby powiedzmy ten komputer bardziej nie komputer, czy tylko po prostu jako system operacyjny serwera działał. Po prostu, żeby komputer taki działał, nie wywalał jakichś błędów ani niczego innego, tylko żeby działał. No i to muszę troszeczkę posiedzieć, wtedy jak dysk SSD zamówić też w tym celu, ale na razie działa. Nie mam do niego jakichś problemów, po prostu. Działa, to działa, super. Dobrze działa, nie wiem, że będzie gorzej działał. Dobrze działa, bo sobie odblokowałem, może, że odblokowałem porty w routerze. Porty. Chodźcie. Port, pod to sobie stworzyłem, nie to, dobra, niech mi troszeczkę za to damage'a postawiłem źle. Nie mam prawa dostać za to damage'a. Powiem tak, jeżeli się to zrobi, to spoko, będzie działało. Tylko teraz zrobienie to później domeny po prostu zakupienie. I później pomyśleć o tak zwanym tak zwanym po prostu zwanym jako iż tym nie mogę się wysłowić domeny i później myślenie o kupujących o tym wszystkim i można by żebyście wy mogli też grać, ale to nie jest przyszłościowy plan, że to jest przyszłościowy plan, bo tak 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na 17 kratce. 17 kratka. Jakby co już jest. Jest to jakby szczerze do zrobienia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, dobra, no i tutaj jest.
Dobrze, jakby zostałem tam. Tyk, tyk. Tyk, tyk. No, dobrze, sorry. Dobra. Czyli jeśli na kogoś tam chyba była odpowiedź, kiedy stworzy serwer, no to stworzyłem. Tylko pod to inne, no to ciężko będzie na razie, myślę, bo domena. I pewnie jeśli będzie ktoś chciał, to jeszcze Antint, czy pewnie, nie wiem, czy to jest plugin taki, czy pewnie będę musiał skrypta napisać. By na antididosy, na te boty i tak dalej, to wszystko. Pewnie. Będzie trzeba na ludziach zrobić to. Po prostu. Bo pewnie ktoś będzie śmiesznie chciał wywalić tak serwer, więc no. I jakby chcę wejść na to wszystko serwer, ale powiem tak. Znacie to gram ze znajomymi. Później będzie. Później będzie myślane o jakby serwerze stworzonym dla was, czy albo zrobić tak, że. Ale to, no to trochę, to wtedy trzeba pewnie było ulepszyć sprzęt, bo bym zrobił jakby, można powiedzieć, tom. No to, że powiedzmy, wy macie, jest lobbyster z własnym wyboru, powiedzmy minigry lub coś w tym stylu, zrobienie dwóch jakby, dwóch jakbyś, dwie, a nie, da, dwa światy, tylko powiedzmy, jeden jest dla widzów, drugi jest powiedzmy dla znajomych, czy powiedzmy rangi tworzenia, że ranka zna i coś w tym stylu. Ale to też trochę pewnie siedzenia, bo to nie jest skrypt, to jest pewnie skrypt do napisania też. Znaczy, ale jakoś sam chcę, bo jakoś nie chcę wydać dużo pieniędzy. Jeszcze żebym liczył, żeby trochę mniej wydać, żeby powiedzmy nikomuś za skrypt pisanie. Wolę podłożyć się, jakbym nie umiał coś ze skryptu pisać i po prostu samo to robienie, bo to jest jakby trochę to testowanie w jakąś stronę. I szkobla nie mamy. Mamy 13 minutę, czyli 21 kilo. Bo no jako tak jeszcze mamy. No. Tylko szkoda, nie. Mamy to zrobione i to dokończone. No to nie jest źle. Tylko jest dużo kelpów, więc pewnie kelp będzie do niszczenia. I to mogę w sumie zrobię. Bo jeśli będę chciał stawić, no to dużym kelp tu rośnie. Bardzo dużo. Strasznie mi dużo tu rośnie kelpów. No. Jest tu na razie do zrobienia wszystko, ale to jest jakby w czasie, jak to będzie ustalone, bo wszystko na raz, powiem tak. Był ten pomysł taki, że dobra, sobie zrobiłem, zainstalowałem od nowa system, wszystko podłączyłem do komputera drugiego i powiedziałem, zadziałało. No to później tylko dzisiaj to IPC zadzwonili, żeby IPv4 mi znowu włączyli, bo bez wiedzy niestety chyba opcji wyłącza tam, jak to można już powiedzieć. To teraz działa mi jakby. Teraz to muszę później po prostu usiąść i konfigurować. Porty mam. Port to jest ten jeden, to wiadomo jak serwerów jest. Po prostu to już jakby zająć się w taką stronę, że domenę zamówić, ustawić domenę na ten serwer, jakby użytkowo jako na serwery i takie te rzeczy, no to jakby jest troszeczkę do siedzenia, bo to trzeba zrobić. Niestety. Jakbym chciał to tak człowiek, to jest do zrobienia na luzie. I powiem, że nie jest po prostu do zrobienia, bo jeżeli każdy będzie chciał grać, no to nie mówiąc, albo mówiąc to taką stronę to trzeba zrobić. Powiedzmy, działało wszystko bez najmniejszej udręgi. Co to masz? Eee,
Dobra, tyk i umiera. Ciebie też, bo jakbyś mi nie jesteś potrzebny. Leżą nie. A, badowy mi się skończył, ale tyk i tyk, dobra, i umierasz. Możemy pójść pokopać, ale pewnie nam się zaraz dzień skończy i będzie mieć który 22. No teraz to też jest 130 około. Licząc to. Ale no. Jakby była ta myśl na stworzenie serweru, może skarbek będzie lub coś w tym stylu, nie wiem. Na razie, żeby to coś takiego zrobić, no to u niego byłoby trochę siedzenia na tym, żeby pisać te wszystkie linie, to wszystko tam trochę pisać. I na pewno bym chciał wtedy chciał to zrobić, tą rzecz taką segregację, powiedzmy jest ludek jeden i powiedzmy kompas też, że powiedzmy jakby może wybierz serwery, powiedzmy dwa serwery są, powiedzmy serwery dla znajomych i powiedzmy serwery dla widzów, no to widz jako iż jest widzem, no to będzie on dostęp do serwera dla widzów. No to pewnie znając to wszystko jest to do zrobienia w jakiś sposób, ale jest trochę w tym robot, żeby siedzieć. No nie, skraw serwer używam, co pamiętam, ale nie mam jak się spotykać, no to po prostu zrobiłem tak, żeby zamiast nie mam jak się spotykać, bo jest wiadomo jaka sytuacja, no to zrobiłem, żeby komputer był serwerem, bo nie używam go, nie mam jak go używać, po prostu on siedzi jakby nic nie robię, to ja po prostu włączam jako serwer i on się po prostu odpala tam, nie muszę mieć monitora włączonego, żeby wiedzieć, po prostu strzał go do góry, tam pisał hasło i odpala się komputer, no do końca i z Windowsa odpala się powiedzmy serwer i tyle. I powiedzmy to się odpali i można grać po prostu. Bo jest skonfigurowany cały serwer, plugin nad ściągnięty świat z graf serwera, bo ja sam bym nie chciał płacić już. Jakby to się doszło, to wtedy by się tam koledzy nagrali tutaj, tylko wtedy tutaj się zrobi no po prostu sytuację. Jeśli mi chciał się bardziej serwować lepszy, to z tym serwem, no to po prostu będzie jakoś tak. No ale no. Jest na razie działa. I to później trzeba te takie rzeczy porobić. I może, jeżeli bym sam zarabiał wtedy, to może było pomyśleć o serwerze typowym. Czy nie tam z OWH, czy po prostu, tylko po prostu to nie powiedzmy, nie wiem, komputer z 1 TB RAM-u, coś w tym stylu. Ja bym sobie ustalił powiedzmy na taki serwer, powiedzmy 200 GB RAM-u, na inny serwer 200 GB RAM-u i tak dalej. No to coś takiego jest do zrobienia, ale jakby wszystko w tą stronę kosztuje. I to jest powiedzmy, to co mówię, to jest takie zagłębienie się w przyszłość, po prostu jakby się chciał rozwinąć jeszcze bardziej serwer, który mam. To no to jest, powiem tak, powiedzmy zrobienie tego, takich tych serwerów czy to nie jest problem, tylko po prostu wymogi, powiedzmy wymaga od tego, żeby powiedzmy taki komputer lub taki serwer musiał to robić i tyle. To jest jakby w jakąś stronę będzie to dobre, ale jest jakby trochę siedzenia w tym i pewnie bym tak. Jakby nie trącić tych tematów, to jeżeli by się udało, to by się udało i tyle. Jakoś się nie uda, no to się nie uda i ja będę sobie w dupaku po prostu. Ale na razie działa, jest na whitelist, na hasło też jest, więc no. To jest tylko to, jakbym jakąś formalnością jest niedużo do zrobienia, ale no. Jakąś jeszcze stronę jest. To takie rzeczy do zrobienia. A my zanim to zrobimy, ale jest fajnie, bo już robimy tą drugą. Później tak samo tą wzdłuż zrobić, tak jak tam i tam. I będzie to po prostu łączenie po prostu takim dużym i też pewnie tam jakieś będą kolumny czy po prostu to, żeby się trzymało, bo to schodzi pod wodę specjalnie, no. Może coś takiego zrobić na serwerze własnym, zależy. Na razie budujemy zamek. Dopiero połowę chyba mamy, bo to jest na wodzie zrobione, to połowę mamy już zrobione podłogi.
Ktoś to drugie trzeba zrobić, tam 112 chyba z tego poziomu. A my co, widzimy się na sutku, trzymajcie się, hej hej.